Oblicz długość wspólnej cięciwy okręgów o 1 i o 2. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy dwa okręgi: o 1 i okrąg o 2. Okręgi te przecinają się w dwóch punktach: w punkcie A i w punkcie B. Połączmy punkty A i B, w ten sposób otrzymamy cięciwę której długość mamy policzyć. Punkty A i B są częścią wspólną tych dwóch okręgów, więc ich współrzędne możemy obliczyć rozwiązując układ równoń, równań składający się z y, równania okręgu O1 i O2. Rozwiążmy więc taki układ równań. Przepiszmy pierwsze równanie. Mamy x kwadrat minus 4x plus y kwadrat minus 8y plus 7 równa się 0. Oraz drugie równanie x kwadrat minus 6x plus y kwadrat plus 2y minus 3 równa się 0. Zaczniemy od tego, że wyrażenie x kwadrat i y kwadrat pozostawimy po lewej stronie równania, a pozostałe czynniki przerzucimy na prawą stronę. Czyli dostaniemy x kwadrat plus y kwadrat. To jest równe. Minus 4x po przerzuceniu na prawą stronę da nam 4x. Tu dostaniemy plus 8y i minus 7. To samo zrobimy w drugim równaniu, czyli dostaniemy x kwadrat plus y kwadrat to jest 6x minus 2y plus 3. Ponieważ lewe strony równań są takie same, to prawe strony równań również muszą być takie same. Więc przyrównajmy prawe strony równań do siebie. Dostaniemy 4x plus 8y minus 7 to jest to samo co 6x minus 2y plus 3. W ten sposób otrzymaliśmy równanie z dwiema niewiadomymi. Na szczęście pozbyliśmy się kwadratów. Uprośćmy to równanie. Proponuję, aby x i y, y przenieść na lewą stronę, a liczbę na prawą stronę, czyli dostaniemy 4x plus 8y. Teraz to przenosimy, czyli mamy minus 6x. Tu mamy plus 2y. A po prawej stronie zostaje nam 3. I minus 7 również przenosimy na prawo, czyli będzie plus 7. Wyredukujmy wyrazy podobne. Dostaniemy minus 4. Przepraszam. 4x minus 6x to jest minus 2x, 8 y plus 2y to jest plus 10y, i po prawej stronie zostaje nam 10. Teraz proponuję, aby całość podzielić przez minus 2. Dostaniemy x minus 5y równa się minus 5. I teraz z tego równania wyznaczmy sobie wzór na x, czyli minus 5y przeniesiemy na prawą stronę. I dostaniemy. x jest równe 5y minus 5. W ten sposób otrzymaliśmy wzór na x. Teraz zastosujemy metodę podstawiania, czyli wybierzemy dowolne równanie. Może wybierzmy pierwsze równanie. I do tego równania pod każdego x będziemy wprowadzać wyrażenie 5y minus 5. Czyli w to miejsce pod każdego x, czyli w to miejsce wstawimy to wyrażenie i w to miejsce wstawimy to wyrażenie. Dostaniemy 5y minus 5. I tu x był podniesiony do kwadratu, więc całe to wyrażenie podnosimy do kwadratu. Teraz jest minus 4 i mnożymy to przez x, czyli znowu zamiast x wstawiamy 5y minus 5, i całą resztę możemy przepisać, czyli dostaniemy plus y kwadrat minus 8y plus 7 równa się 0. Dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą y. Opuśćmy teraz nawiasy. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy pierwszy element do kwadratu, co nam da 25y kwadrat, minus 2 razy pierwszy, razy drugi, czyli 2 razy 5y to jest 10y, razy 5 to będzie 50y. I teraz plus drugi element do kwadratu, czyli 25. Tu opuszczamy nawias, czy mamy minus 4 razy 5y. To jest minus 20y i minus 4 razy minus 5 to nam daje plus 20. Resztę przepiszmy. Wyredukujmy wyrazy podobne. Mamy 25y kwadrat plus 1y kwadrat, co nam daje 26y kwadrat.

Teraz całe równanie możemy podzielić przez 26. Dostaniemy y kwadrat minus 3y plus 2 równa się 0. Jest to zwykłe równanie kwadratowe, czyli możemy obliczyć deltę. Zapiszmy wzór na deltę. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Podstawmy nasze dane. b u nas wynosi minus 3. Nasze a to jest 1, i nasze c to jest 2. Dostaniemy 9 minus 8, daje nam 1. Obliczmy jeszcze pierwiastek z delty. Dostaniemy pierwiastek z 1, daje nam 1. Ponieważ delta wyszła dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Jest rozwiązanie y1 w postaci minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. Nasze B wynosiło minus 3, czyli minus B to będzie 3. Teraz jest minus pierwiastek z delty, czyli minus 1. I przez 2 razy A nasze A to jest 1, czyli przez 2 dostaniemy 2 na 2, to jest 1. I Y2 to jest minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. Więc dostaniemy. Minus b, czyli 3, plus pierwiastek z delty, czyli 1, i przez 2a, czyli przez 2, co nam daje 4 na 2, to jest 2. Obliczmy jeszcze x1 i x2. Obliczamy to z wcześniej ustalonego wzoru, czyli teraz pod y wstawiamy jedynkę, czyli mamy. 5 razy 1 minus 5, co nam daje 0. A następnie za y będziemy stawiać dwójkę. I dostaniemy 5 razy 2 minus 5 daje nam 5. Pary punktów x1 i y1 oraz x2 i y2 są to współrzędne punktów a i b. Czyli załóżmy, że punkt a. Będzie miał współrzędne 0 i 1, a punkt B będzie miał współrzędne 5 i 2. Długość cięciwy AB obliczymy ze wzoru na długość odcinka AB. Pod pierwiastkiem w pierwszym nawiasie odejmujemy współrzędne xowe, czyli od xb odejmiemy współrzędną xa podniesiemy do kwadratu. A w drugim nawiasie odejmiemy współrzędne y, czyli mamy yb minus ya do kwadratu. Pierwsza współrzędna punktu A to jest nasze xa, druga to jest ya. Pierwsza współrzędna punktu B to jest xb, druga współrzędna to jest yb. Podstawmy teraz nasze dane. Długość cięciwy AB wynosi... Pod XB wstawiamy 5, pod XA 0, pod YB wstawiamy 2, pod YA wstawiamy 1. Dostaniemy z pierwszego nawiasu, mamy 5 do kwadratu to jest 25. Z drugiego nawiasu mamy 1 do kwadratu to jest 1. Czyli długość cięciwy AB to jest pierwiastek z 26.